Vera rebus vocabularis tituantur. Należy przywrócić rzeczom nazwy prawdziwe. Jesteśmy na ulicy Patriotów 125 i korzystamy z gościnności cukierni Meryk. Dzisiaj będziemy omawiać książkę autorstwa Jędrzeja Giertycha o Janie Amosie Komeńskim. Pierwszy raz została wydana w Londynie w 1964 roku. Teraz ponownie jest dostępna dla polskiego czytelnika w roku 2018. Reprint książki Jędrzeja Giertycha swoim patronatem objęły media narodowe, Pobudka, Myśl Konserwatywna, ale również nasz skromny kanał. Dlaczego ta książka jest ważna? Przede wszystkim dotyka ona trudnej sytuacji, która miała miejsce w XVII wieku, gdzie cywilizacja łacińska rozpadła się niejako na dwa antagonistyczne obozy. Z jednej strony była katolicka Polska, Austria, południowe landy niemieckie z Habsburgami na czele, Hiszpania czy po prostu Kościół katolicki. Po drugiej stronie stały zaś Holandia, Anglia, Szwecja, Prusy, północne landy niemieckie, gdzie do głosu zaczęli dochodzić przede wszystkim właśnie protestanci różnej maści sekciarze. Odegrał tam też swoją znaczącą rolę obóz Chmielnickiego i Siedmiogród. No, można też wspomnieć o Tatarach czy Moskalach, ale tutaj w zasadzie oni nie oddziaływali aż tak bezpośrednio na te wszystkie wydarzenia, które są opisane w książce. Pojawiają się jako raczej obozy czy postacie po prostu drugoplanowe. Na pierwszym planie jednak tej książki znajdujemy postać Komeńskiego wraz z jego współspiskowcami, którzy, jak pisze sam autor, działali w cieniu, chcieli działać w sposób niezauważony, skryty, co jest typowe dla tajnych organizacji, które później niejako zrodziły się na bazie myśli proponowanej przez Komeńskiego. Co Komeński propagował? Jaki był sposób postrzegania przez niego świata, czego od tego świata żądał, czego się domagał w zasadzie? Jedną z podstawowych rzeczy, o które Komeński walczył, było doprowadzenie do tego, żeby zniszczyć katolicką Polskę. Po pierwsze, był to obóz katolicyzmu w Europie Wschodniej, który umacniał całą Europę w jej fundamentach katolickich. Żeby go naruszyć, trzeba było uderzyć właśnie w jeden z takich filarów, jak to sam Jędrzej Giertych pisze, którego nie udało się ostatecznie obalić. Nie udało się obalić w czasach Komeńskiego, w czasach Potopu Szwedzkiego, buntu Chmielnickiego. Niestety doszło do tego około 150 lat później. Jednak podstawę do tego, żeby to w ogóle było możliwe, dał właśnie między innymi Komeński ze swoimi, tak jak już to powiedziałem wcześniej, współspiskowcami. Kiedy wczytujemy się w tą książkę, widać wyraźnie, że osoba Komeńskiego przedstawia się jako człowiek szalenie niebezpieczny, człowiek, który w swojej głowie ma mnóstwo szalonych urojeń, który dopomina się, żąda, tak jak powiedziałem, jednoznacznie stawiając swoje cele w swoich grach politycznych, tajnych spotkaniach, jako rzeczy pierwszej wagi, rzeczy, które należy koniecznie zrealizować. Cóż to takiego było? Między innymi Komeński z takich rzeczy może mniej istotnych, drugo-trzeciorzędnych, domagał się emancypacji kobiet, wyzwolenia kobiet z normalnej struktury społecznej, z roli, jakie pełniły kobiety w społeczeństwie. Ponadto domagał się koedukacji w szkolnictwie, czyli zniesienia tradycyjnie rozumianego systemu szkolnictwa. Innym postulatem Komeńskiego, szalenie niebezpiecznym, było zniesienie języka uniwersalnego, jakim była łacina. Co ciekawe, sam się językiem łacińskim posługiwał, ale doczytać można jakby, może nawet wprost Jędrzej Giertych o tym mówi, że chciał zniesienia łaciny ze względu na to, że to był język, który stanowił fundament, podstawę
myślenia Kościoła katolickiego. Ten język mu przeszkadzał z racji tego, że właśnie był językiem świata katolickiego. Na to miejsce chciał wprowadzić inny język uniwersalistyczny. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że częściowym ziszczeniem jego pragnienia jest język Esperanto. Język, który jest całkowicie pretenduje do roli języka świeckiego o charakterze uniwersalnym. Ponadto Komeński mówił, że należy znieść podział na sferę sacrum i profanum. Jakoby nie było już rzeczy świętych i rzeczy świeckich, że to wszystko stanowi jedno. Kiedyś miałem taką rozmowę z pewnym muzykiem z ruchu neokatechumenalnego, który powiedział dosłownie to samo. Już teraz nie ma sacrum i profanum, wszystko jest sacrum, wszystko jest przebóstwione. To jest mniej więcej podobny sposób myślenia, podobna filozofia jak u Komeńskiego. W tej książce znajdujemy wiele więcej historii. Chociaż Komeński jest przedstawiony w niej jako postać sztandarowa, najważniejsza, ona nie dotyczy tylko jego osoby. Znajdujemy w tej książce informacje na temat historii propagandy protestanckiej, gdzie jako jeden przykład przytoczę, Holendrzy pakowali ulotki protestanckie do beczek i wwozili te beczki po kryjomu do Hiszpanii, która, jak już mówiłem, była krajem katolickim. Znajdziemy w tej książce również takie wątki jak działalność Żydów hiszpańskich, którzy nominalnie zostali katolikami, ale później przez dalsze swoje życie jednoznacznie pokazywali, że stoją po stronie czy to żydowskiej, czy protestanckiej, wzajemnie się wspierając. W tej książce znajdziemy też historię o walkach na morzach, o kolonie, gdzie dominacja krajów katolickich została po prostu w pewnym momencie zniszczona przez floty Holandii czy Anglii. Znajdziemy w tej książce informacje dotyczące grabieży dóbr kościelnych. Mówi się też dzisiaj bardzo często o zbrodniach, których dokonywali UPA na Polakach, czy to w Wołyniu, czy w innych miejscowościach na Kresach, które no, przedstawiają bardzo drastyczne czasem sytuacje, ale również w tej książce znajdziemy opisy, jak luterańscy Szwedzi mordują czy to księży, czy zakonników, bądź też ludność cywilną. Pierwszy z brzegu przykład, kobietom obcinano piersi i rzucano psom na pożarcie. Więcej informacji na ten temat znajdujemy na wielu różnych stronicach tej książki, ponieważ te informacje czasami są rozsypane i pojawiają się w różnych wątkach. To jest niestety jeden z mankamentów, że pewne informacje nie są zebrane w jednym miejscu, tylko znajdują się w poszczególnych rozdziałach. Mimo to książka zawiera w sobie bardzo, bardzo obszerny materiał, co sam autor stwierdza i jest to uzasadnione, że z tej książki spokojnie można przygotować kilka kolejnych. Ponadto w tej książce znajdujemy informację, że pewne instytucje, które powstały i ze swojej genezy są masońskie, w późniejszym czasie albo przestały być masońskimi, albo stały się wręcz wrogiem masonerii. Jednak ze względu na brak przykładów, brak konkretnych nazw takich instytucji, no ja czuję pewien niedosyt. Nie jest to może bezpośrednio najważniejszy wątek poruszany w tej książce, ale no ja czuję jednak pewien niedosyt tutaj i uważam, że jest to może niewielki zarzut, ale jednak jest to pewien brak tej książki. Co ciekawe, jest też w tej książce poruszony wątek państwa izraelskiego i tego, w jaki sposób Anglicy przyczynili się do powstania tego państwa. Nie będę więcej zdradzał szczegółów na ten temat, ale jest ten wątek też zawarty w tej książce. Wrócę jednak do samego Komeńskiego, ponieważ w tej książce jest po prostu kopalnia informacji na jego temat. I przytoczę kolejny przykład tego, jak ten człowiek był niebezpieczny. Jednocześnie wskażę, jak wiele w jego postawie, w jego sposobie myślenia odnajdujemy również dzisiaj. Również pokażę, gdzie możemy to odnaleźć.
na przykład Komeński odnosi się do pacyfizmu w dwojaki sposób. Na pozór wydaje się to pewną niekonsekwencją, wewnętrzną sprzecznością, jednak tak nie jest. Z jednej strony mówi, że nie należy używać żadnej przemocy, siły, jeżeli chodzi o obronę ojczyzny, kościoła katolickiego, wiary, ładu społecznego, tradycji, a z drugiej strony usprawiedliwia tą przemoc, agresję, jeżeli chodzi o walkę w imię rewolucji, rewolucyjnych haseł, jeżeli chodzi o niszczenie porządku katolickiego. Z jednej strony mamy więc człowieka, wydawałoby się, nadmiernie opanowanego, spokojnego, z drugiej strony szaleńca. Jest to całkowicie do pogodzenia, ponieważ ten sam sposób myślenia odnajdujemy na przykład w teologii wyzwolenia, która swojego czasu rozprzestrzeniła się w Ameryce Południowej, a propagowała między innymi uzasadnienie teologiczne dla agresji, dla przemocy, dla gwałtu. Z drugiej strony Komeński nawołuje do tego, żeby wszyscy bez względu na narodowości walczyli w imię postępu. Wystarczy zmienić postęp na przykład na zniesienie segregacji tam różnic klasowych i już mamy bolszewizm. Więc możemy odnaleźć w jego myśleniu wiele jadu, trucizny, która w późniejszych wiekach, w wieku XIX, XX, stanowiła przyczynek dla ideologii takich jak komunizm czy nazizm. Również dzisiaj, w naszych czasach, to samo odnajdujemy w tak zwanej międzynarodówce, która walczy w imię rewolucyjnych lewicowych haseł i która chce znieść porządek katolicki, cywilizację łacińską. Był też Komeński, i tutaj myślę, że to jest dla wielu osób bardzo ciekawy wątek, zwolennikiem utworzenia rządu światowego. Był zwolennikiem New World Order. Komeński żądał, w cudzysłowie, zbliżenia do siebie przez coraz ściślejszą współpracę wszystkich państw Europy, a potem, gdy ich zjednoczenie będzie solidnie scementowane, wszystkich państw świata. Konieczne jest, żeby wspomnieć o tym, że Komeński był sam bratem czeskim. Został nominalnie wybrany na biskupa, no bo święcenie otrzymał. Przewodniczył tej sekcie braci czeskich, która znalazła swoje gniazdko, przytułek i patronat w Lesznie za życia Bogumiła Leszczyńskiego, który przed potopem, 4 lata przed potopem, przyjął katolicyzm, ale jedynie nominalnie. Autor określa takich ludzi nieszczerymi katolikami. Historii takich nieszczerych katolików jest w tej książce więcej. Komeński, siedząc w Lesznie, współpracował, utrzymywał kontakty międzynarodowe, knując swoje spiski z ludźmi takimi jak Cromwell, z królem Karolem Gustawem, z Rakoczymi, jeśli dobrze pamiętam, też z obozem Chmielnickiego. I jego sieci kontaktów sięgały bardzo szeroko. Sam był najprawdopodobniej różokrzyżowcem. Jędrzej Giertych przedstawia wiele faktów przemawiających na rzecz tego. Był de facto założycielem masonerii, która w 1717 roku ujawniła jakby swoją działalność. To był taki moment przełomowy, ale on się do tego znacznie przyczynił. Książka o Janie Amosie Komeńskim, wydawnictwa Partwa, autorstwa Andrzeja Giertycha, jest do nabycia w internetowej księgarni www.tdeum.pl. Wydawca szykuje także kolejną książkę, Kobeta, protestanta, który krytycznie pisze o reformacji. Będzie to pierwsze wydanie polskie od 140 lat. Następnie mamy książki wydawane przez samą księgarnię Tedeum. Gwiazda przewodnia czasów ostatecznych księdza Karola Sztelina o mistyce objawień Matki Bożej w Fatimie. Sam przeczytałem już pierwsze 2 tomy i zaraz zabieram się za tom 3. Następnie mamy książkę Michaela Davisa, Święta Danazy, obrońca wiary. Cieniutka książka, którą można przeczytać w 2 wieczory, a która pomaga przeciętnemu, zwykłemu katolikowi przyjąć
prawdziwą, prawidłową, mocną postawę wobec kryzysu wiary w Kościele katolickim, z jakim się obecnie ścieramy. I widać na podstawie tej książki, jak wiele w postawie arcybiskupa Marcela Lefebvre'a jest wspólnego pomiędzy nim a świętym Atanazym. W księgarni tedeum.pl są również dostępne encykliki papieskie, również te sprzed 50 lat i możemy tam znaleźć m.in. Mediator Dei o świętej liturgii, Quanta Curais Labus Errorum, z której pochodzi nasze hasło, oraz Pascendi Dominici Gregis, obydwie o błędach i zasadach modernistów. Następnie encykliki Humanum Genus o masonerii, Quo Graviora o wolnomularstwie, Dal Alto o wojnie wydanej Kościołowi, czy o popieraniu prawdziwej jedności religii, Mortalium Animos. W księgarni Tedeum są to także do nabycia dzieła mistyki chrześcijańskiej, świętego Jana od Krzyża, świętej Teresy Zawilla, Alfonsa Liguoriego, po które warto sięgać, żeby ugruntować i lepiej poznać swoją wiarę i umieć jej bronić w dzisiejszych czasach. Buza, zapłać za obejrzenie odcinka i życzę dobrych zakupów w księgarni tedeum.pl.